Witajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Chciałbym zaprezentować dzisiaj Wam Shiva mantrę. Do czego służy Shiva mantra? Shiva mantra jest to specjalna mantra, którą się intonuje trzymając w prawej ręce szklankę lub kubek z wodą, czystą wodą. Tą mantrę intonuje się 15 do 20 minut, trzymając ten kubek wody w prawej ręce. I jest to jakby programowanie pozytywne tej wody, czyli po prostu ta woda będzie miała taką tendencję oczyszczającą na cały dom, będzie wpływała pozytywnie na cały dom, skrapiając po intonowaniu tej mantry, skrapiając tą wodą pomieszczenia, oczyści je z negatywnych wibracji, z negatywnych energii. Jak również tą wodę możecie wlać do czajnika i zrobić z niej herbatę. Ta woda będzie miała jakby takie właściwości oczyszczające z demonów, oczyszczające właściwości, oczyszczające wszelkiego rodzaju złych duchów, które są wewnątrz ludzi. Jeżeli ktoś ma w domu kogoś, kto jest alkoholikiem, jeżeli ta osoba krzyczy, jeżeli ma ktoś osobę bardzo agresywną w domu, może zrobić herbatę właśnie z tej wody, podać właśnie osobie, która właśnie potrzebuje tego oczyszczenia z wszelkiego rodzaju duchów, z wszelkiego rodzaju astrali. I wówczas ta osoba się bardzo, bardzo dobrze się oczyści właśnie z tego rodzaju istot subtelnych, które po prostu powodują, że dana osoba jest agresywna, że dana osoba krzyczy, że dana osoba znęca się nad innymi. To właśnie jest Shiva mantra, drodzy kochani, którą Wam właśnie tu zaintonuję. Dodam, że mantrę napiszę pod YouTube'em, tak żebyście mogli sobie ją dokładnie spisać. Tą mantrę intonuje się 108 razy, czyli po prostu jedną rondę. Osoby, które robią bhakti jogę, to wiedzą, o co chodzi. Jedna ronda to jest 108 korali. Jedno takie okrążenie właśnie różańca indyjskiego. A więc Shiva nama am tham nasi masi. Bardzo krótka taka mantra, niedługa. Shiva nama am tham nasi masi. Shiva nama am tham nasi masi. Shiva nama am tham nasi masi. To jest po prostu intonowanie tej mantry, tak to mniej więcej brzmi. Ja jeszcze tą mantrę napiszę pod YouTube'em. Po skończeniu intonowania bierzemy ten kubek z wodą i kropimy całe mieszkanie pokropić tą wodą i to będzie miało po prostu tendencję oczyszczające po prostu wszelkie rodzaje astrale, po prostu pierzchną od razu, jeżeli pokropicie tą wodą wasze mieszkanie. I jak również jeszcze raz powtarzam, że osoby, które są agresywne, osoby, które źle się czują, że osoby, które czują się, że coś nie bardzo z nimi, mogą tą wodę wypić i wszelkiego rodzaju złe istoty astralne opuszczą w tym momencie dane ciało. Także właśnie polecam tą mantrę dla osób, które mają współlokatorów, którzy są bardzo agresywni, to właśnie będzie dobra mantra, żeby po prostu oczyścić mieszkanie, jak również współlokatorów, którzy są negatywni, krzykliwi i tak dalej. Także przekazuję Wam tą wiedzę, byście mogli się chronić przed złymi istotami subtelnymi. Wiele osób ma problemy rodzinne, nieraz tragedie rodzinne z tego względu, ponieważ istnieją istoty subtelne, które są podłączone do domowników i w ten czas osoba się staje krzykliwa, zadziorna i tak dalej, i tak dalej. To już sami wiecie. Także właśnie to jest Shiva mantra dla Was wszystkich. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie i do widzenia.